Siemanko, pokażę dzisiaj glitcha, jak zapisać sobie tą plakietkę IAA, ale na własny strój, na dowolny strój, na taki jaki chcemy. Tu o właśnie, tą plakietkę IAA pokażę, jak zapisać na stroju, na którym chcemy, nie ten zdobyć tam ten strój z misji z tą plakietką, tylko na taki strój, na który chcemy. Zakładamy ten strój, na który chcemy, udajemy się w miejsce tego ULP. I teraz musimy stworzyć sobie listę gier. Do listy gier dodajemy wyścig kaskaderski, możemy cię użyć tutaj tego 45 stopni. Dodajecie go, zapisujecie listę gier jako własna. Lista zapisana, petarda. Wychodzicie z całego menu. Wchodzicie teraz w to kółko żółte, tak żeby była opcja kliknięcia krzyżyka w prawo. Teraz tak, dajecie start, online, listy gier, moje listy gier, wybieracie tą świeżo zapisaną na czarnym komunikacie. Go potwierdzacie, klikacie krzyżyk w prawo. Potwierdzam, klikam krzyżyk w prawo. Tu nie spamować, nie nic, to jest na tyle czasu. Klikam A, klikam krzyżyk w prawo. Wczytuje mnie. Teraz mnie wczyta niby do wyścigu, do tej mojej stworzonej listy gier, ale do góry po lewo będę miał ULP wywiad. Petarda, zatwierdź ustawienia, rozpocznij, graj. Gdyby ewentualnie coś się stało, że tu macie jeszcze opcję wyboru pojazdu, opuszczacie, robicie od nowa. Jeżeli nie ma żadnego pojazdu, startujecie. Bierzecie auto i jedziecie do mieszkania zapisać strój jako własny. Jak zapiszecie sobie ten strój, opuszczacie ten wyścig czy całą tą misję przez telefon, czy klikacie odszukaj nową sesję, załaduje nas na sesję nową, zakładacie go przez interakcję i wtedy pokaże wam się ten wasz strój z waszą blachą. Także sposób łatwy, można ją mieć bez trybun reżyserskiego na każdym dowolnym stroju. Pozdrawiam, elo. Sometimes I still think it's gone.